Katarzyna Czubińska i mam przyjemność poopowiadać Państwu dzisiaj o miastach, o wizerunku miasta, jego funkcji w literaturze i filmie na przestrzeni tak naprawdę epok pozytywizmu, młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. My sobie zrobimy taką syntezę nie do końca związaną z epokami, a związaną z pewnymi hasłami, które udało mi się gdzieś tam pogrupować troszeczkę te utwory też wkładając je w te hasła. Mam nadzieję, że taka powtórka, bo tak to nazwijmy, będzie Państwu odpowiadała. No to cóż, zaczynajmy i zaczynajmy tak naprawdę od hasła głównego, czyli tak naprawdę od hasła samego miasta, bo czymże jest miasto, czym ono jest, kiedy słyszymy w ogóle hasło miasto, jakie skojarzenia nam się pojawiają? W tej chwili na pewno w Państwa głowach pojawiło się szereg skojarzeń i ten szereg skojarzeń tak naprawdę słusznych. Zaraz zobaczymy, czy zderzą się one z jedną z definicji ukutą przez choćby encyklopedię PWN. Miasto to skupisko ludzkie, przeciwstawienie wsi, charakteryzujące się zagęszczoną zabudową, zróżnicowaną strukturą społeczną mieszkańców, utrzymujących się w większości z zajęć nierolniczych, handlu, rzemiosła, przemysłu i usług. Czy tak udało się Państwu odpowiedzieć i czy to były Państwa typy? Ja powiem szczerze, że myśląc o mieście, od razu skojarzyło mnie bardziej z przestrzenią miejską, z przestrzenią, która nas otacza w tej chwili, czyli tak naprawdę drogami, z infrastrukturą miejską, czyli z tramwajami, z autobusami, z dworcem kolejowym, ale też z galeriami handlowymi, czy też sklepami, fabrykami, instytucjami różnego rodzaju. To jest współczesne miasto też, które tętni życiem. Miasto, które tak naprawdę, no właśnie, dzisiaj odbieramy. Pewnie Państwa definicje były jeszcze inne i jeszcze bardziej rozbudowane, bo tak my je odbieramy i takie kojarzymy. Zaczynamy od zanurzenia w konkretnym czasie i przestrzeni, czyli od tezy ukutej przez Michała Bachtina, teoretyka literatury, który założył, że no właśnie, my będąc w konkretnej przestrzeni, czyli w konkretnym miejscu, zawsze jakby jesteśmy w niej zanurzeni, zawsze to my nasiąkamy trochę tą przestrzenią, czyli nasiąkamy jej historią, nasiąkamy zdarzeniami, które się kiedyś tam odbyły i to my wchodzimy też w epokę, w której tak naprawdę pojawia się obraz danego miasta. I nie tylko my, bo mówiąc my, mam na myśli też autora, twórcę, twórczynię danego dzieła, czy literackiego, czy filmowego, że to oni również nasiąkają właśnie tym miejscem, że to miejsce przekazuje im pewne informacje. Jak to wygląda w literaturze, bo nie sposób w tej chwili nie oderwać się od samych haseł, przejść do konkretów, czyli do Lalki Bolesława Prusa, bo no właśnie, monumentalna powieść, powieść, która jest zmorą pewnie części z Was, zmorą, bo jest to ogromna powieść, która pokazuje obraz pozytywistycznego społeczeństwa, pozytywistycznej Warszawy, bo to Warszawy, Paryża i nie tylko. Natomiast jakby my skupimy się dzisiaj na Warszawie. Sama Lalka to powieść, która, jak wiecie, opowiada historię Wokulskiego i Izabeli Łęckiej i w zasadzie wokół tych dwóch postaci toczy się szereg działań w zasadzie wokół Wokulskiego, ale napędzanych też częściowo przez Izabelę, intryg, które gdzieś się pojawiają. To wszystko w książce. My dzisiaj nie będziemy rozmawiali o jej bohaterach sensu stricte, a bardziej o tym, jak ta przestrzeń została tutaj pokazana. No i oczywiście, skoro Lalka, pojawia się też termin realizm i tu już pewnie część z Was uruchomiła sobie w głowie informacje na temat realizmu, czyli niczego innego jak dokładnie przekazania odzwierciedlenia rzeczywistości, odzwierciedlenia, staranie się dokładnego przełożenia tego, co widzę w rzeczywistości na swoje dzieło, w tym przypadku literackie. Pojawia się też naturalizm, czyli drugi nurt, który nam będzie również towarzyszył. Naturalizm, czyli tak naprawdę bardzo takie, no właśnie naturalistyczne, ale bardzo takie też często cielesne, często wzbudzające obrzydzenie też, pokazanie świata, takie rozdrabniające wręcz i ukazujące jego taką sensu stricte właśnie naturę, czyli jesteśmy blisko często rozkładu różnego rodzaju zwierząt, czy też ciał, to, czy też opisu różnego rodzaju procesów, które zachodzą choćby w organizmie ludzkim. To naturalizm, który będzie się pojawiał.
XIX, no i w tym wszystkim powieść XIX-wieczna, czyli tak naprawdę XIX wiek, wiek powieści, wiek, w którym powstają tak naprawdę te zmory literackie niektórych z nas tak naprawdę i które uciążliwie są gdzieś tam na liście lektur. Natomiast jest to też czas docenienia tak naprawdę powieści i czas, w którym mają szansę tak naprawdę rozwinąć się właśnie powieściopisarze, tworząc zupełnie inny obraz i tworząc i pozwalając sobie właśnie na stworzenie obrazu miasta choćby, bo nie tylko miasta, ale my dzisiaj właśnie na tapecie naszej jest film Jerzego Hasa, oczywiście Lalka, film, który to jest ten pełnometrażowy film, nie odcinkowy, którym tak naprawdę, kiedy krytycy mówili o tym filmie i o obrazie, który przekazał Jerzy Has, mówili, że to nie jest zły film, ale to jest dziwny film. To jest dziwny film. I dlaczego to jest dziwny film? Za chwilę się przekonacie, co takiego jest dziwnego w nim. Niemniej jednak na pewno warto podkreślić, że ten obraz rzeczywistości, którą tutaj pokazuje Jerzy Has, Wojciech Jerzy Has, jest troszeczkę inny. Mamy w zasadzie mało przestrzeni, która została pokazana, bo ta przestrzeń toczy nam się wokół krakowskiego przedmieścia i wokół, jeśli znacie Warszawę, pomnika Kopernika. Większość scen dzieje się tam, większość scen toczy się tam, większość jakichś elementów, które mają nam pokazać miasto, właśnie przekładane jest przez ten element. Część oczywiście usadzona jest w innych lokacjach miasta. Mierzę się to z tym, że w Łodzi powstały specjalne makiety miasta, które zostały potem wkomponowane w oczywiście przestrzeń i tam została odegrana część scen. No i cóż, warto też spojrzeć w takim razie na sam film i przyjrzeć się temu, co pokazuje Jerzy Has w swoim obrazie, jak pokazuje ten obraz i dlaczego właśnie jest tak uznawany dość kontrowersyjnie pokazywany. Te miasta, które zostały ukazane przez Jerzego Hasa, to początek samego fragmentu, w którym widzicie, no właśnie, przestrzeń wokół pomnika Kopernika, ale też Kościoła Świętego Krzyża, gdzie toczy się to życie miejskie, życie arystokratyczne, gdzie przejeżdżają powozy, gdzie jest dość bogato i pięknie i przestronnie. I tuż obok tego znajduje się zejście na Powiśle tak naprawdę, czyli do najbiedniejszej dzielnicy. Dzielnicy, którą przed chwilą byliście w stanie obserwować, czyli dzielnicy, która jest pełna biednych ruder tak naprawdę. Różnego rodzaju zburzonych domów, ale też fragmentarycznych, jakichś połatanych gdzieś tam budyneczków, które różnego rodzaju wyrzuconych sprzętów, które już się nie nadają do niczego, bądź jeszcze z tego się korzysta, ale już w zasadzie nie powinno. Elementów, które gdzieś tam, gruzu też, który tutaj się znajduje, te elementy wszystkie tworzą właśnie przestrzeń biedoty i tych ludzi, którzy tam się znajdują, którzy tak naprawdę nie widzą wyjścia ze swojej sytuacji. No i to, co tu widzicie, to też trufło konia, martwy koń, to nawiązanie również do Wysockiego i do jego sytuacji, jego konia, którego obserwujemy również w powieści, ale też wcześniej w filmie. Wokulski te wszystkie elementy obserwuje i co ważne, bo kiedy obserwujemy przestrzeń miejską w lalce, to jesteśmy troszeczkę jakby w labiryncie, ale troszeczkę też w takim realnym labiryncie, czyli tak naprawdę z jednej strony nawet nie wiem, w którym momencie skręcę i z części bogatej przechodzę do części biednej. Także one gdzieś wiją się pomiędzy sobą, co ważne też, tak naprawdę te przestrzenie są ukazane bardzo wyraźnie, bo te przestrzenie są ukazane na różnych poziomach. Widać od razu tak naprawdę, że niżej są ci, którzy są biedni. Tu obraz z Powiśla i z zejścia w dół tak naprawdę ulicą, jeśli można to nazwać, ulicą Warszawy. Natomiast inne sceny pokazujące choćby ludzi przesiewających piasek i piaskarzy nad rzeką, którzy no właśnie pracują na jakikolwiek chleb, a górą przechadzają się oczywiście arystokraci. I ten poziomy układ jest bardzo charakterystyczny właśnie dla XIX wieku i pokazania właśnie tego obrazu, który jest tak wyrazisty, szczególnie właśnie w
w lalce. Dlaczego ta dziwność i dlaczego Jerzemu Hasowi zarzucano właśnie tą dziwność, to to, że jeśli przyjrzycie się temu obrazowi, który zatrzymałam, znajduje się tutaj mnóstwo kości. Mnóstwo kości, to są kości zwierząt, nie są ludzkie, ale i to truchło tego konia i te kości, to taki motyw vanitas. On powtarza się w filmie wielokrotnie. Czasem jest niewyjaśnione, czasem jest nie do końca można go sobie dookreślić. Natomiast w całości filmu ma on pokazywać no właśnie marność, ale też odejście pewnej epoki, odejście epoki arystokracji, odejście epoki, która już przeszła, która już nie ma prawa bytu, odejście dawnej epoki, która musi się zmienić, bo jeśli się nie zmieni, to nie zmieni się nic też w tym mieście. W związku z czym jakby to szczególnie podkreśla Has w swojej adaptacji. No i jeśli mówimy oczywiście o mieście, to nie sposób przeskoczyć do kolejnej powieści, kolejnej Kolubryny, czyli Zbrodni i kary Dostojewskiego, znanej Wam również, lub dopiero ją poznacie, powieści, w której Dostojewski pokazuje w zasadzie bardzo podobny obraz, tylko że w Rosji, w Petersburgu, obraz dwóch rzeczywistości, które pojawiają się w mieście. Rzeczywistość biedoty, miejskiej biedoty i tego, w jaki sposób sobie radzą w tym świecie i rzeczywistości arystokracji, która jeszcze ma się tu dobrze. Oprócz książki oczywiście połączenie zawsze z filmem, w związku z czym tu adaptacja filmowa z 98 roku, jest to adaptacja amerykańska i tu zarzuca się trochę tej adaptacji, że ta biedota nie jest do końca tak pokazana jak w książce, że w książce czuje się te różnice bardziej i że czuje się tak naprawdę to, jakie motywacje ma Rodion Raskolników, jakie motywacje i jak to miasto, które widzi, w którym żyje, go tak naprawdę tłamsi i dusi. Jak to wygląda i jak faktycznie się te światy przenikają, zobaczcie sami. Wyjaśnię, że nie popełniłem zbrodni. Usunąłem ze świata zło. Staruchę, która zasłużyła na śmierć. Nie uwierzą mi. Nie mogą jeszcze wiedzieć, że to ja. Nie mają dowodów. Nikt mnie nie widział. Moment, w którym zatrzymuję w tej chwili, to moment styku. Moment totalnego styku tych dwóch przestrzeni, przestrzeni biedoty i przestrzeni arystokracji. Rodion Raskolników po zabójstwie Alony i Lizawiety zostaje oczywiście, otrzymuje wezwanie na policję. To wezwanie nie jest związane absolutnie z zabójstwem, natomiast widzicie jego myśli, które pojawiają się w jego głowie, głowie mordercy, a które nie powinny się pojawiać, jak wiemy, w związku z jego teorią. Ale nie o tym mowa. Natomiast co istotne, przestrzeń miejska, która styka się, w tym przypadku styka się na równi. W zasadzie przechodzimy z jednego elementu na drugi i jesteśmy już tak naprawdę w drugiej przestrzeni. Tu nie ma zejścia w dół, w górę, tak jak w filmie oczywiście Hasa. Natomiast w tym filmie ten styk jest bardzo wyraźny i też jeszcze bardziej wyraźna jest różnica, która się pojawia w tych dwóch przestrzeniach. Jeszcze bardziej widoczny jest to zatłoczenie, ten nacisk, tak naprawdę ta ilość elementów, które pojawiają się w tej części biedoty, ta skromność tak naprawdę tej przestrzeni i też brud, taki chaos, który tam panuje. I zobaczcie na tę przestrzeń, którą widzicie jeszcze w tym fragmencie. Czystość, wielka przestrzeń, ogrom i ogrom budynków, które tak naprawdę swoim majestatem gdzieś podkreślają wielkość i można powiedzieć taką majestatyczność tych przestrzeni. Tu już Rodion Raskolnikow wewnątrz oczywiście tego budynku policji. O, przejście do kolejnego tematu tak naprawdę, do kolejnego no właśnie takiego elementu, który chciałam wyciągnąć, pokazując różnego rodzaju miasta i troszeczkę przechodząc też do kolejnej epoki, bo w tym przypadku Młodej Polski, no i Ziemi Obiecanej, bo ta Ziemia Obiecana się tutaj pojawi. Zaczęło się od plakatu oczywiście filmu Andrzeja Wajdy Ziemia Obiecana, a pierwowzór to książka Władysława Reymonta Ziemia Obiecana. Znowuż dzieło, które ma swoją objętość, niemniej jednak dzieło, które pokazuje też obraz, no właśnie, łodzi przemysłowej, ale obraz, który
osadzony jest tak naprawdę w mieście, ale też w przyjaźni trzech bohaterów. Kiedy mówimy o Raymondzie i o jego powieści, to w momencie, gdy została wydana, tak naprawdę została wydawana początkowo w odcinkach, pojawiły się komentarze. Pojawiły się komentarze ludzi, którzy na stałe związani byli wówczas z Łodzią. I te komentarze nie były zbyt pozytywne, ponieważ tak naprawdę określały to, iż Raymond nie do końca był w stanie ukazać prawdziwość tego miejsca, dlatego też nie włożyłam go do tej realistycznej strony miasta i że nie pokazał go tak, jak faktycznie wygląda, że relacje społeczne, które się tam pojawiły, wcale tak nie wyglądają, że w zasadzie nie wyglądały, bo to czas przeszły, że te relacje były zupełnie inne, a on pokazuje relacje z poziomu Warszawy, czyli pokazuje relacje, które trochę przełożył jakby na relacje warszawskie, że to nie są relacje między ludźmi, którzy żyją w Łodzi, że to troszeczkę inny świat. To mu zarzucano. Dzisiaj trudno jest mi to porównać, natomiast wówczas faktycznie to zarzucano autorowi. Troszeczkę w tej kwestii zmienił Wajda, tworząc swoją adaptację Ziemi Obiecanej, tworząc adaptację książki, która opowiada o, no właśnie, o tej Łodzi przemysłowej, ale opartej na ramionach troszeczkę, trzech bohaterów, czyli trzech przyjaciół, Karola, Maxa i Morisa, czyli trzech przyjaciół z trzech różnych tak naprawdę narodowości, z trzech różnych światów, Niemca, Polaka i w zasadzie Polaka w tej kolejności, Niemca i Żyda, czyli wielokulturowej Polski, która w tamtym okresie faktycznie tak wyglądała i tak istniała. I no właśnie, ten obraz został pokazany w taki sposób, natomiast co istotne, sam Wajda dodaje, dlaczego udało mu się pokazać Warszawę, Łódź, bardzo podobną do Łodzi, którą opisywał Raymond. W Łodzi w latach 70. XX wieku, bo wówczas powstał film, istniała ciągle dawna XIX-wieczna zabudowa z ogromnymi, trwającymi w niezmienionym stanie od początku wieku fabrykami, na których terenie znajdowały się dworce kolejowe, pałace i składy, tworząc całe kompleksy odgrodzone murem od reszty miasta. To bogactwo nie kosztowało nic, było do wzięcia, czekało tylko na nasz film, Andrzej Wajda. I tak, to prawda. Po wojnie, kiedy szereg miast się był odbudowywany tak naprawdę, tu powstaje, zabudowa pozostaje tak naprawdę. Pałace, uliczki, zajezdnie, zajezdnie tramwajowe, miejsca, sama fabryka, to elementy, które tak naprawdę istniały. Istniały w tej przestrzeni i my je możemy zobaczyć w filmie. Pałace, które współcześnie są oczywiście muzeami bądź placówkami uniwersyteckimi, a fabryka to fabryka Marchlewskiego, która faktycznie istniała, a dzisiaj jest to manufaktura, czyli centrum handlowe manufaktura. I co ważne, brama, którą wchodzimy do manufaktury, współczesnej manufaktury, to brama, która istniała w XIX wieku. Zachowano ją i ta brama również gra w filmie. Także to elementy, które tak naprawdę nasycają nas tym miejscem i pokazują nam tak naprawdę te elementy ścisłej Łodzi, którą w XIX wieku jeszcze w XIX wieku można było zobaczyć. Jest wszechobecne. Jakie komentarze o Ziemi Obiecanej pojawiały się tuż po jej nakręceniu? Jeden z nich przeczytam. Ziemia Obiecana ukazuje nam kapitalizm nieucywilizowany, surowy, prawdziwszy, jakby będący emancypacją samej zwierzęcej natury człowieka. Świat łódzkiego biznesu jest tak jawny i naturalny w swojej nikczemności, że aż na zasadzie paradoksu wydaje się światem, który w ogóle nie zetknął się z normami etycznymi, światem bez grzechu. Przez ten obszar mroku przechodzi jedynie smuga światła, przyjaźń łącząca Polaka, Żyda i Niemca. Ta przyjaźń i solidarność jest wyzwaniem rzuconym wilczemu stadu. I faktycznie ten obraz miasta, które tętni życiem, tak został pokazany. Zobaczmy fragment. Na ławie posadzi,
aniołom swoim każe cię pilnować, gdziekolwiek będziesz, aby cię piastować. Na ręku będą, abyś idąc drogą na ostry kamień nie nastąpił nogą. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu kommen in dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. To miasto, które pokazuje Wajda, łódź przemysłowa, łódź industrialna, która tak naprawdę w tym fragmencie pokazana jest znowu właśnie, tak jak powiedziałam, z tych trzech perspektyw. Pojawiają się trzy modlitwy, katolicka, protestancka i judaistyczna. I te trzy modlitwy pokazują właśnie te trzy obszary, w których będziemy się, w których porusza się Wajda też i Raymond, mówiąc o trzech przyjaciołach. Ale w tle pomiędzy tym pojawia się łódź fabryczna, czyli tak naprawdę łódź składająca się właśnie z ludzi, którzy ją tworzą, a tworzą ją nie tylko ci bogacze, którzy ukrywają się w tych domach, gdzie jest cisza, gdzie nie ma tego huku fabryk, a tworzą ją pracownicy, tworzą ją robotnicy, którzy, zobaczcie, mieszkają jakby na obrzeżach miasta, nawet poza miastem, w ruderach, w zasadzie można powiedzieć szałasach, gotują gdzieś na ogniskach, w jakichś dziurawych garnkach, jedzą ochłapy. To są ludzie szarzy, to są ludzie, którzy podążają jak mrówki, jak te trybiki w maszynie, które nie są istotne, pojedyncze trybiki, które gdzieś jak masa idą i do tej fabryki i są jednym z trybików, której się wypadnie, zostanie zamieniony innym. I tak też ci ludzie zostali pokazani, jako ktoś, kto nie ma swojej tożsamości, nie ma swojego indywidualnego obrazu, jest tylko jedną wielką masą ciągnącą się w tej szarej, takiej osnutej mgłą, trochę onirycznej łodzi, która swoim obrazem w tym brudzie wręcz, który przetacza się na ulicach, gdzie ulice nie mają chodników wręcz, bądź mają bardzo wąskie, bo przeznaczone przede wszystkim są do jazdy powozami lub wozami dostawczymi. Tam się nie myśli o tym człowieku, który wówczas, który chodzi tak naprawdę, który ma docierać do tej fabryki. I ci ludzie faktycznie podążają i uczestniczą w tym mieście, któremu rytm nadaje dzwon fabryki. Nie jednej oczywiście, bo tych fabryk jest tam mnóstwo. Natomiast dzwon, który nawołuje do pracy. Dzwon, który wzywa i dzwon, który kończy też pracę. W związku z czym jakby w rytmie tej fabryki, tego turkotu tak naprawdę maszyn, toczy się ich życie. I tak jak powiedziałam, tym skronem od tego ucieczką są w zasadzie wnętrza domów najczęściej bogaczy. Tutaj oczywiście jeden z kadrów jeszcze filmowych, gdzie widzimy palące się fabryki kolejnych upadających tak naprawdę fabrykantów, która też jakby ten obraz znowuż pokazuje te przestrzenie, które były widoczne też w Lalce i w Zbrodnikarze, czyli tak naprawdę ten obszar biedoty i bogactwa. One tu zazębiają się, przenikają się ze względu na to, że ci, którzy dzisiaj są bogaci, tak naprawdę mogą za chwilę wszystko stracić i to życie również zakończyć w trochę inny sposób. I kolejny fragment. Ja,
Ojcze, to już Łódź. No właśnie, ta informacja, ojcze, to już Łódź i to obraz Anki. Anki narzeczonej Karola, jednego z głównych bohaterów, która po sprzedaniu dworku na rzecz oczywiście też budowy fabryki przyjeżdża do Łodzi i widzi Łódź. Widzi Łódź po raz pierwszy, widzi Łódź, która z jednej strony jest monumentalna, bo te wieże fabryk, kominy, te ogromne fabryki, których dotychczas nie widziała na wsi, są no faktycznie być może przepiękne, można powiedzieć, bo są monumentalne i niosące taką jakby siłę w sobie. Ale przy tym wszystkim na tłoku widzi też biedotę, która tłoczy się wszędzie, matki z dziećmi siadające na krawężnikach, widzi też bijących się ludzi, widzi złodziei, którzy gdzieś tam się pojawiają, widzi też pogrzeb, który idzie. Tych elementów jest bardzo dużo i Wajda celowo tak naprawdę nałożył te elementy na siebie po to, by pobudzić naszą wyobraźnię, wyobraźnię widzów, którzy mają sobie jakby w tym krótkim fragmencie wyobrazić całą Łódź, wyobrazić to, w jaki sposób funkcjonuje ona, w jaki sposób wygląda to miasto, ale też pokazuje tak naprawdę, jak Anka, która osoba, która wychowywała się dotychczas na wsi i mieszkała w cichym, spokojnym dworku, nagle przenosi się do świata tętniącego życiem, tętniącego i takiego pełnego huku, pełnego dynamizmu, pełnego zmian, które pojawiają się co chwilę i od którego no, nie ma już odwrotu i nie ma ucieczki tak naprawdę do spokojnego, sielskiego, wiejskiego życia, naturalnego życia, nie ma już tego, a jedyną drogą jest droga do przodu tak naprawdę, nie ma jakby nawet gdzie się obrócić, gdzie wrócić, bo tego dworu już nie ma i to jest jakby przenośne, a jednocześnie to ma pokazywać nam jej emocje, osoby, która tak naprawdę widząc to wszystko, musi mieć mieszane emocje związane tak naprawdę z tym obrazem miasta i z tym miejscem, w którym będzie w tej chwili mieszkała. To wizerunek, który jest wizerunkiem takim, można powiedzieć, antyutopijnym, ale też antyindustrialnym, bo choć to początek, można powiedzieć, że początek Młodej Polski, to tak naprawdę Ziemia Obiecana, pisane przez Reymonta i adaptowane przez Wajdę, jest miejscem i jest, nie Ziemia Obiecana, ale Łódź, jest, no właśnie, jest obrazem, który tak naprawdę zniechęca do miasta, zniechęca do tego miasta przemysłowego, które miało być rozwojem i jakby takim dążeniem do, parciem do przodu, jakby uświadamianiem tego, że to nam pomaga, to nas rozwija i to daje nam nowe możliwości. Tego jakby tu nie widać, to jakby wręcz degrengolada tych zasad, które dotychczas panowały, to rozkład tych zasad, to rozkład zasad etycznych, to rozkład świata, który dotychczas istniał, ale pod kątem właśnie tego, że ludzie zapominają, kim są. Zapominają, kim są poprzez właśnie bycie w tym świecie, w tym pędzie, który się tu pojawia. I w tym wszystkim pojawia się przy całej tej niechęci do rozwoju miasta pojawiającej się w Ziemi Obiecanej z okresu Młodej Polski, pojawia się dwudziestolecie międzywojenne, które mówi miasto, masa, maszyna. No przecież rozwój, przecież to
to, czego chcemy tak naprawdę. To miasto kryje te tajemnice i tętno życia i całą energię, której chcemy. Tadeusz Peiper i jego hasło, które staje się hasłem i tak naprawdę wyłowczym hasłem awangardy krakowskiej. To on mówi, przecież w całym kosmosie nie ma rzeczy tak zmiennej jak miasto. A rzecz tak zmienna nigdy nie da się ująć ostatecznie. Czyli ta jego zmienność, płynność tak naprawdę i szalony rozwój nie jest w stanie jej tak naprawdę w żaden sposób zatrzymać. To jest też tak naprawdę moment, w którym przenosimy się do ostatniego elementu i ostatniego hasła, o którym chciałam Wam opowiedzieć, czyli do takiej teorii, która pojawiła się tak naprawdę na początku XX wieku. I Robert Ezra Park tak naprawdę ją gdzieś tam ukuł. To miasto jako stan umysłu, wyobrażenie, fenomen mentalny przede wszystkim, jako fenomen mentalny, jako wyobrażenie, które gdzieś tam sobie składamy z różnego rodzaju elementów. Ten obraz, który rozwija się również w latach 60., gdzie pojawia się właśnie teoria nowych wpływów tak naprawdę, które mamy na obraz miasta, które widzimy, teoria wentyli, które sobie tworzymy gdzieś tam, teoria Kevina Lynch'a z 60 roku, urbanisty, który pokazuje, że tak naprawdę jest szereg elementów, które wpływają na to, jak my widzimy miasto. Elementów indywidualnych związanych z obrazem, który wytwarzamy sobie sami, widząc to miasto, ale elementów też indywidualnych, które gdzieś nakładają się z historii naszej rodziny, historii naszej, z tych przygód, które gdzieś nam się wydarzyły w kolejnych miejscach danego miasta, a także kulturowych, czyli tak naprawdę historii miasta, literatury, którą czytaliśmy na jego temat, malarstwa, rzeźby, która się gdzieś tam pojawia, elementów, pomników różnego rodzaju, ale też samych wydarzeń historycznych i różnego rodzaju działań, które gdzieś w tej przestrzeni miejskiej mają okazję się pojawić, a my jesteśmy ich uczestnikami bądź świadkami. To wszystko wpływa na to, w jaki sposób widzimy to miasto i w jaki sposób zwłaszcza widzi je twórca. I ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to proces Kawki. Tutaj plakat z filmu Orsona Wellesa. Proces Franza Kawki, czeskiego pisarza, który powstał po rozstaniu z narzeczoną, który też został wydany po jego śmierci, niezgodnie z jego życzeniami, bo tak naprawdę Franz Kafka nie życzył sobie, by ta książka została wydana. Ona miała tam różne historie związane z tym, w jaki sposób powstawała. Film natomiast, stworzony w latach 60. przez Orsona Wellesa, miał też wiele zarzutów związanych z tym, że różni się troszeczkę od tego, co przekazywała książka. W jaki sposób ukazano to miasto, zobaczmy, będą to dwa fragmenty. Zaproponować im kawę? Komu? Tym z pańskiego biura. Są w sypialni pani Bursner? Myślałem, że wyszliście. Co wy tu robicie? Rabenstein, odłóż te zdjęcia. Kawa dla pana. Nie, to nie są moi znajomi. Przyszli z policją. Proszę ich wyprosić. Tędy proszę. Kim jesteście? Kapusiami? O czym donosicie? Pan jeszcze tu? Zwraca pan uwagę na siebie. Uwaga. Proszę mi oddać dokumenty. Myśli pan, że nie wiemy, kim pan jest? Które widzimy tutaj poprzez przestrzenie, w których się znajdujemy, a zaczynamy od przestrzeni właśnie, w których żyje główny bohater. I tak naprawdę jego historia, bo jego historia to, jak wiecie, aresztowanie. Aresztowanie, ale w zasadzie oskarżenie. Nie wiadomo o co, nie wiadomo dlaczego. Policja zjawia się w mieszkaniu, nie budzi go. Czeka, aż on się sam obudzi. W mieszkaniu, w którym, jak widzicie, te sufity są bardzo nisko, ta przestrzeń jest bardzo ciasna, w związku z czym jeszcze bardziej potęguje to, co sam bohater czuje. Czuje zagubienie, czuje niepokój tak naprawdę, bo nie wie, dlaczego o co jest oskarżony, dlaczego jest oskarżony, z czego to wynika. Nie ma zielonego pojęcia o tym i tak naprawdę ta przestrzeń jeszcze bardziej to potęguje, jeszcze bardziej została okazana. Zobaczcie, że nawet ten blok sąsiedni jest tak blisko, że sąsiedzi w zasadzie słyszą wszystko, zaczynają też otwierać okna,
I ta jakby tutaj ingerencja ich wręcz w sytuację pokazuje jeszcze bardziej tą klaustrofobiczność tak naprawdę tej przestrzeni, a to nie wszystko, co pokazuje nam oczywiście to miasto, bo to kolejne miejsca, w których na przykład odbywa się proces. On nie jest zamknięty w więzieniu, a proces odbywa się w najdziwniejszych miejscach i choćby w jednym z nich, zobaczcie proszę kolejny fragment. A teraz ten sędzia śledczy. Czy ona jest bez winy? Leci na niego. A w mojej sytuacji nic nie mogę zrobić. Gdyby raz ktoś sprawił mu dobre lanie, to tchórz, więcej by jej nie dotknął. Tylko ktoś taki jak pan mógłby to zrobić. Jak ja? Co to znaczy? Aresztowali pana przecież, tak. No więc? Tym bardziej mam powody się go bać. Słyszałem o pańskim przemówieniu. Nie myślałem, że pan się boi. Nie boję się. Ani jego, ani żadnego z nich. On ma wpływy, albo tak mówi. Na pewno jest za pan brat sędzią śledczym, a do mojej sprawy już i tak mają uprzedzenia. Nie mają uprzedzeń do żadnej sprawy, to zasada. Mam inne zdanie. Ale to by mnie nie powstrzymało od zajęcia się studentem. Byłbym bardzo wdzięczny. To są biura sądu. No właśnie, te przestrzenie, które się tutaj ukazują, to my jesteśmy cały czas wewnątrz. Przez moment byliśmy na zewnątrz, oglądając tak naprawdę tylko sąsiedni blok, w którym się znajduje, który jakby graniczy z budynkiem głównego bohatera. Natomiast później przemieszczamy się tak naprawdę jakby w labiryncie. W labiryncie, w którym tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę idziemy, nie wiemy, dokąd podążamy. Te miejsca są najczęściej zniszczonymi miejscami, jakimiś ruderami. Miejscami, które nie zapewniają poczucia bezpieczeństwa absolutnie, bo są niepewnymi miejscami. Nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie wiemy, co to za miejsca. Najczęściej są to zniszczone miejsca. Mają wzbudzać jeszcze więcej niepokoju w bohaterze i też oddają tak naprawdę jego sytuację, jego niepokój, który cały czas gdzieś z tyłu głowy ma, bo mimo, że podąża po tym świecie, to cały czas z tyłu wie, że jest oskarżony, tylko nie wie o co i nie wie, jak to się wszystko skończy. Także ten obraz świata, zobaczcie, jest tutaj ewidentnie wizją tego, co bohater oczywiście odczuwa, co przeżywa, co mu się nałożyło tak naprawdę na obraz, w którym żyje. No i to faktycznie ostatni element, który chciałam wam pokazać, ostatni element i kończący, wieńczący tak naprawdę cały temat, ale też i ostatnie hasło. Zobaczcie, że jeśli postrzegamy tak naprawdę i przyglądamy się obrazom miasta zarówno w literaturze, jak i w filmie, na przestrzeni epok, zderzając je z współczesnością, zobaczcie, że one są tak naprawdę bardzo podobne też w niektórych kwestiach, ale też zależy od tego, pod jakim kątem będziemy je analizowali. I zawsze gdzieś te elementy istotne tak naprawdę nam się ujawnią. I tu też, co ważne i co jest chyba bliskie bardzo mnie, to ta ostatnia teoria, którą wam przedstawiłam, właśnie teoria tego, że to nasza wizja, wizja, którą mamy nałożoną przez świat, w którym żyjemy, ale przez też kulturę, w której żyjemy i przez to, jaki mamy, w jakim świecie my się obracamy, jakie mamy wykształcenie, to ma ogromny wpływ na to, jak widzimy całe nasze otoczenie, jak widzi autor, reżyser, autorka, reżyserka. No cóż, bardzo wam dziękuję za dotrwanie do końca i wysłuchanie wszystkich informacji. No i mam nadzieję, do zobaczenia.